sponsorem programu są Militaria.pl. Witamy w podcaście Globalne Południe w ramach WarNews.pl. W rocznicę bestialskiego ataku Hamasu z 7 października porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w tym kontekście przez ostatnie 12 miesięcy. Rozmawiać będą Krzysztof Konieczny i Marcin Lupa. Marcinie, może zacznijmy najpierw tak przewrotnie od tego, gdzie ciebie zastały wiadomości o 7 października w 2023 roku. Widzę, że próbujesz zacząć od podchwytliwego pytania, tym bardziej, że razem żeśmy spędzali czas na rekonstrukcji historycznej w ramach Retroligi w Wałbrzychu i tam usłyszeliśmy te tragiczne informacje, które się zaczęły pojawiać i spływać od rana 7 października. Tak, dokładnie. Ja jeszcze wspomnę tak ze swojej strony, że 7 października ja się przygotowywałem do wyjazdu do Izraela. Miałem wtedy jechać do Izraela z grupą znajomych, do naszego przyjaciela, który mieszka w Jerozolimie. Mieliśmy pomóc mu trochę w pracy. I 6 października w piątek wieczorem mieliśmy spotkanie takie organizacyjne, gdzie omawialiśmy, co trzeba wziąć, jak się przygotować, co tam się może przydarzyć. No i na końcu tego spotkania zapytałem się właśnie tego naszego przyjaciela, który mieszka w Jerozolimie, no słuchaj, a jak tam z bezpieczeństwem? Czy wszystko jest dobrze? Czy nie ma jakichś zamieszek? Bo wtedy też trzeba pamiętać, że były bardzo gorąca atmosfera. Na zachodnim brzegu. Na zachodnim brzegu, ale też w Izraelu związana z protestami przeciwko rządom Netanyahu i próbą reformy sądownictwa. No a też Jerozolima zawsze była takim miejscem dosyć napiętym. Ja zresztą tam byłem kilka lat temu i nawet mimo, że to był czas pokojowy, to czuć było to napięcie. I powiedział na ten przyjaciel z Jerozolimy, że nie, spokojnie, nic się nie dzieje, nie ma co się bać, jest policja, jest wojsko, wszystko jest bezpieczne. W ogóle nie myślcie o tym, to jest nieważne. Zapewne ten twój przyjaciel miał rację, że policja i wojsko była, tylko nie wpadł na to i raczej tak. Nie mogę o tym wiedzieć, że wywiad zaśpi w tym wypadku. I właśnie o tym zaspaniu wywiadu może, Marcinie, powiesz, bo jak to się stało, że w takiej atmosferze dużo ludzi było przekonanych, że Izrael super chroniony, z najlepszym wywiadem na świecie, z najlepszym wojskiem na świecie, z technologiami, ze sztuczną inteligencją, która sprawdza, co się dzieje na zachodnim brzegu, w Gazie. Co się stało, że wywiad zaspał tak wielkie przygotowania? No, myślę, że ta kwestia się dalej toczy w Izraelu i dopiero po wojnie de facto zostaną przeprowadzone odpowiednie śledztwa na pełną skalę. Oczywiście tam się toczy, tak, komisja bodajże w Knesecie zajmuje się też tą sprawą. Tam różne były zeznania w historii, między innymi tam Jair Lapid opowiadał, że on wiedział, że Netanyahu był informowany o tym, potem się z tego ktoś tam wycofywał, więc to tam się ciągle toczy się ta dyskusja, ale wydaje się, że to raczej nie czynniki polityczne były winne temu, co się wydarzyło 7 października, zwłaszcza, że w Izraelu też trzeba pamiętać, że to nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwierzchnikiem sił zbrojnych bezpośrednim jest prezydent. Tutaj szef sztabu generalnego jest jakby naczelnym dowodzącym i to on tutaj jakby właściwie mógłby być odpowiedzialny, ewentualnie on jako najwyższy czynnik, aczkolwiek wydaje się, że to jednak wina wywiadu, zarówno Shin Bedu, ale chyba nawet jeszcze bardziej Amanu. Z tego, co można było wyczuć w artykułach pisanych jeszcze w październiku, listopadzie, a nawet w styczniu, główną osobą, która została obciążona za te wydarzenia, był jednak generał major Aharon Haliwa. On już obecnie jest poza Amanem, on zrezygnował w lutym, pod silną presją zresztą właśnie różnych środowisk. Dlaczego właściwie on jest obwiniany za to mocno? Pewnie dlatego, że no, to wywiad wojskowy jest jakby tutaj w pierwszej kolejności powinien odpowiadać za to, za wiedzę, za ostrzeżenie, bo to chodziło głównie o ostrzeżenie, ponieważ sygnały były, tylko niestety te sygnały właśnie Hamas tak uśpił czujność. On często prowadzi różne ćwiczenia nocne tego typu. Było o tym wiadomo, no i wiadomo, jak ktoś prowadzi ciągłe ćwiczenia, no to ciągle zakładamy, że to są dalej ćwiczenia. Ostrzeżenia jakieś się pojawiły, nie były one aż tak skonkretyzowane. To jest jakby właśnie ten problem. I dlatego się mówi, że to Aman jest tutaj winny, ponieważ on nie wydał takiego alarmu, komunikatu bezpośredniego, który by wzbudził alarm w jednostkach. Ściągnąłby rezerwy, podciągnął do granicy. O tym właśnie też mówi szef sztabu Herzi Halevi, że tak to właśnie wyglądało. No także można powiedzieć, że tutaj na ten moment możemy stwierdzić, że głównym winowajcą gdzieś będzie wywiad. Ale jakie dokładnie są szczegóły, no to tego zaniedbania, no to dowiemy się dopiero gdzieś pewnie nawet kilka lat, tym bardziej, że wojna raczej do końca nie zmierza. No właśnie, nie zmierza do końca, a ja jeszcze postaram się zarysować. Może niektórzy słuchacze nie do końca pamiętają, co dokładnie się działo 7 października. No właśnie, bo to też jest ciekawa kwestia. Skala.
to trzeba skojarzyć z wydarzeniami, które mają miejsce w Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym, gdzie zwłaszcza prawicowi czy nacjonalistyczni politycy, religijne stowarzyszenia prowadziły pewne prowokacje przeciwko muzułmanom, które już wielokrotnie w przeszłości ukończyły się zamieszkami, włącznie z przemocą i policyjną, i protestujących. I 7 października, w sobotę rano, Hamas oraz inne grupy, bo tu trzeba pamiętać, że też to były inne grupy, jak chociażby palestyński islamski dżihad, chyba druga po Hamasie największa grupa bojowa w strefie Gazy. Zdecydowanie. Rozpoczęły od masowego ostrzału rakietami kilku obszarów w całym Izraelu, co być może miało być jako zasłoną dymną, ponieważ Izrael był już wcześniej świadkiem takich ataków rakietowych i może to miało tylko odwrócić uwagę, sygnalizując, że to kolejny taki ograniczony atak rakietowy. Pamiętam, że były doniesienia o kilku tysiącach, chyba 5 tysiącach rakiet wystrzelonych ze strefy Gazy, które były wystrzeliwane aż do wieczora, bo wieczorem też około 100-150 rakiet Hamas jeszcze wystrzelił, po tym jak się wycofał z zakładnikami. Z Gazy weszli bojownicy, około 6-7 tysięcy bojowników, ale również cywilów, tak to można określić, ponieważ razem z Hamasem, islamskim dżihadem, innymi grupami, tutaj nie, to jest pytanie, czy to było kontrolowane, czy to był przypadek, ale przedostało się co najmniej kilkuset, tak to nazwijmy, pospolitych bandytów, którzy po prostu mieli nadzieję albo uciec z Gazy, albo udać się na jakiś szaber. No, taka inicjatywa prywatna trochę. Taka inicjatywa prywatna, tylko właśnie nie wiadomo, czy Hamas ją inspirował, żeby wywołać środkowy chaos, czy po prostu była wykorzystaniem sytuacji. Tutaj na pewno wszyscy pamiętają takie ikoniczne obrazy bojowników Hamasu, którzy na paralotniach przelatywali nad płotem i lądowali gdzieś tam w kibucach czy na przestrzeni i dobiegali do kibuców, do różnych miejscowości izraelskich. Też był atak z morza, gdzie jednostka nurków Hamasu się przedostała przez morze do Izraela. Tego było mnóstwo. To było ponad 100 różnych punktów, w których Hamas i inne grupy przedostały się ze strefy Gazy. Wcześniej były doniesienia o tym, że mieli zablokować kamery, które były rozmieszczone na płocie poprzez zhakowanie ich. To też, nie wiem, czy do końca są potwierdzone doniesienia, ale takie się pojawiały. Zaczęło się od mordowania policjantów i żołnierzy, którzy pilnowali granicy ze strefą Gazy. Potem doszło do licznych ataków na kibuce. Przy okazji tego pojawiło się mnóstwo fake newsów z obu stron, bo oczywiście Hamas deklarował od początku, że zabijani są tylko żołnierze czy personel jakiś wojskowy, w tym osadnicy. No a z drugiej strony pojawiały się różne dziwne doniesienia o okrutności po prostu przyrównywanej do najgorszych występków ISIS. Tutaj nie będę opisywał szczegółów, no ale wiele z tych różnych doniesień okazało się potem fake newsami, często generowanymi przez sztuczną inteligencję, tak, obrazów czy nawet fragmentów nagrań. Największym takim jednorazowym atakiem Hamasu w ciągu października był festiwal Nowa, impreza rejwowa, na której było mnóstwo młodzieży, co ważne, mnóstwo młodzieży również spoza Izraela, tam byli Amerykanie, Niemcy, Francuzi, jacyś, no, z Europy wielu bardzo turystów, którzy przyjechali na imprezę rejwową, pobawić się, potańczyć. Stamtąd także Hamas uprowadził mnóstwo osób, tam też zabił mnóstwo osób i pojawiają się doniesienia potwierdzane także przez izraelską prasę o tym, że w tym miejscu Izrael uruchomi doktrynę Hannibala, która zezwala na zabijanie osób, powiedzmy sojuszników, tak, czyli w tym przypadku Żydów, którzy mogliby być uprowadzeni po to, by być zakładnikami jako karta przetargowa w wymianie jeńców. I pojawiają się takie doniesienia, że izraelskie wojsko co najmniej kilkanaście osób w ten sposób zabiło albo przynajmniej naraziło na śmierć przez strzelanie do motocykli z osobami w tych motocyklach, przez namierzanie grup osób po prostu biegnących, myśląc, że tam są hamasowcy, ale też było zeznanie jednego z pilotów śmigłowców, że w panice strzelali po prostu do wszystkiego, co biega. Ja tak podejrzewam, że to chaos mógł być bardziej odpowiedzialny za to. Chaos praktyczny i prawdopodobnie złe rozeznanie i mówił pilot innego ze śmigłowców, który był na miejscu, że zobaczyli tłum ludzi, między tym tłumem ludzi hamasowców z karabinami otworzyli ogień, a liczby nie są znane, to też to takie doniesienia prasowe i wokół tego toczy się śledztwo, ale o nim wiele nie wiemy. Pewnie dowiemy się więcej w przyszłości. No ale właśnie
żeby nie budować obrazu takiego wojska izraelskiego, które jest w pełnym chaosie, bo nie wiedział, co zrobić. Pierwsze działania bojowe zaczęły się, Marcinie, kiedy? No tak naprawdę jeszcze tego samego dnia, kiedy trwał, cały czas trwał atak. To była ta tak zwana pierwsza faza operacji antyterrorystycznej. Ona trwała mniej więcej gdzieś do końcówki października, bodajże 23 października. Ona była połączona z najpierw właśnie wytropieniem pozostałych bojowników, bo blisko 1500 tych bojowników ciągle pozostało na terytorium Izraela. Oni się nie wycofali, oni gdzieś tam się krążyli po tych kibucach lub gdzieś po terenie. No i wojsko zajmowało się ich likwidacją, tak, i uszczelnieniem granicy. W międzyczasie oczywiście znaczna część hamasowców wycofała się po prostu do Strefy Gazy wraz z zakładnikami oraz z tymi prywatnymi inicjatywami, które gdzieś tam miały miejsce. No ale właśnie też zanim przejdę może do samego omawiania tego, co się wydarzyło dalej, bo to też jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście takim może mało omawianym w naszej przestrzeni publicznej, bo my najczęściej jednak rozmawiamy o dyplomacji, o skutkach właśnie, dlaczego do takich rzeczy dochodzi, na temat terroryzmu, a mało się jakby tutaj zastanawiamy też trochę od strony militarnej, dlaczego IDF działał w taki sposób, w jaki działał. I żebym to trochę opowiedzieć trochę więcej na ten temat, zacznę może od tego, co właściwie robił Hamas przed wojną, bo to też nie jest tak, że, nie wiem, Sinwar obudził się pod koniec sierpnia i powiedział, dobra, to zaatakujemy, nie? No, było przygotowane znacznie, znacznie wcześniej. Ja sobie też taki znalazłem cytat z Sinwara, który 14 grudnia 2022 roku przechwalał się na wiecu w Gazie, mówiąc, przyjdziemy do was za sprawą Boga jak gniewny potop. No, co powiedział, to zrobił, tak? Nie da się tego ukryć. No i właśnie, jak przygotowywał się Hamas? To wiemy to dzisiaj o tym trochę więcej, ponieważ no, mamy dane wywiadu izraelskiego, takie, które są gdzieś tam ujawniane dziennikarzom. I ostatnio Washington Post zrobił taki bardzo duży reportaż na ten temat, gdzie tam ileś dziesiąt osób po różnych stronach, bo zarówno Palestyńczyków, jak i ludzi z obszaru wywiadu wojskowego w Izraelu wypowiadało się w tym temacie. No i podawane informacje, część oczywiście była już częściowo znana lub można było się jej domyślać, ale no, jednym z głównych powodów i problemów, jaki napotkał IDF, gdy już postanowił wkroczyć do Gazy lądowo, a co za tym idzie, też wcześniej musiał przygotować teren nalotami bombowymi, tak, operacją powietrzną, no to po pierwsze nie zdawano sobie sprawy z tego, jak potężne miasto mieści się pod miastami Gazy, czyli tak zwane metro Gazy. To są setki kilometrów tuneli. Liczy się mniej więcej, że to jest około 150 mil tuneli. No na ten moment tyle gdzieś tam się oblicza. No to jest taka odległość, jak więcej tuneli jest w Gazie niż ma metro nowojorskie, albo jest dalej niż z Wrocławia do Białegostoku, w linii prostej oczywiście. Więc możemy sobie wyobrazić, jakie prace inżynieryjne musiały zostać poczynione w czasie poprzedzającym wojnę w Gazie. No i one były prowadzone właśnie w ramach przygotowań do takiej, a nie innej wojny. Być może nie spodziewano się aż takiej operacji zaczepnej ze strony Izraela, ale jednak przygotowywano się na dużą eskalację, dużą wojnę. Tutaj między innymi odkryto podziemne schrony, które znajdowały się 30 metrów pod ulicami Gazy, prowadzące do tuneli sięgających 36 metrów wysokości. Także to są niesamowite budowle inżynieryjne. Nie wiem, czy Palestyńczycy gdzieś może kiedyś przebywali na Dolnym Śląsku i oglądali projekt Rize i stąd brali gdzieś inspirację, ale oczywiście raczej to z zupełnie innych teatrów wojennych były brane takie rozwiązania, ale rzeczywiście robi to wrażenie. Generał Dan Goldfuss, kojarzony głównie z tego, że był dowódcą 98. Dywizji Spadochroniarzy, która walczyła w Gazie właściwie od początku konfliktu, tak opisywał te tunele. Wszystkie nasze definicje szybów tunelowych, tuneli taktycznych, tuneli strategicznych, nic z tego nie miało tam zastosowania. To wszystko jest jedną wielką siecią. Można wejść w Erze, wyjść w Rafach. Wszystko jest tam połączone. No i właśnie, nie dość, że te tunele tworzyły wielką sieć komunikacyjną, którą później Hamas mógł wykorzystywać zarówno do przenikania z jednego miejsca na drugie w samej Gazie,
no to też w tych tunelach mieściło się całe centrum, można powiedzieć, logistyczne, a poza fabryki broni po prostu, magazyny broni, sieć łączności, zaopatrzenie było tam składowane, nawet można by, nawet system podziemnych autostrad, ponieważ można było tam przejeżdżać pojazdami w tych tunelach, w niektórych oczywiście. Były też rurociągi logistyczne, a nawet szpital polowy. Także było to coś, było to odpowiedź Hamasu na, powiedzmy, na tą przewagę Izraela po pierwsze w zwiadzie satelitarnym, w zwiadzie lotniczym. Dzięki ukryciu się pod ziemią mieli zapewnioną pewną swobodę działania, tak? Chociaż to też zostało z czasem ograniczone. Też co ciekawe, właśnie główne magazyny oraz miejsca produkcji broni znajdowały się właśnie w tym miejscach, czyli w tunelach. Co ciekawe, podejrzewano przed wojną, że głównym zasobem i źródłem broni w Gazie jest broń irańska. Powiedzmy, byłoby to w jakiś tam sposób logiczne. Ale według obecnych szacunków przyjmuje się, że 80% broni Hamasu była produkowana w Gazie, sama przez Hamas. Po prostu ściągano różne części, zamienniki przez granicę w Egipcie, przez granicę w Izraelu, środki chemiczne, takie rolnicze, które są potrzebne przy produkcji materiałów wybuchowych, no, były ściągane jako jedzenie z różnych miejsc, a w tunelach mieliśmy do czynienia z prawdziwymi małymi warsztatami rzemieślniczymi, które razem połączone tworzyły coś a la linię produkcyjną, tak? Także to jest o tyle ciekawe, że wcale nie dostawy z zewnątrz były głównym źródłem. Tutaj też oczywiście znaleziono broń egipską, północno-koreańską, włoską, irańską również, ale nie było to jakiś zasób, który by sugerował, że Iran w jakiś szczególny sposób dotował tutaj Gazę. Większość takich rzeczy była produkowana, które można wyprodukować właściwie samemu, czyli typu ładunki wybuchowe, IDK-i, z którymi później Izrael miał duży problem, miny przeciwpiechotne, granaty termobaryczne, to było produkowane wewnątrz tuneli w Gazie. To też parę osób mnie pytało, jak rozmawiałem na ten temat, skąd na to środki finansowe. Jest to tyle ciekawe, to jest ciekawa historia. No bo z jednej strony oczywiście podatki, które Hamas zbierał w Gazie, z drugiej strony łupienie pomocy humanitarnej, która do Gazy ciągle docierała, no bo Gaza jakby sama z siebie no nie wytwarza PKB, raczej jest jego konsumentem niż producentem. No i też słynne katarskie pieniądze tutaj wchodzą, tak, czyli jak mówię o tych katarskich pieniądzach, no to jest o tyle ciekawa sprawa, no bo narosło o tym troszkę mitów, o tym, że to, że tutaj... To rzekomo katarski rząd sponsoruje Hamas i jest w jakiejś komitywie z izraelskim rządem, gdzie Netanyahu jako taki po prostu geniusz zbrodni miał pobierać pieniądze z Kataru i dawać je do Hamasu. Jest taka legenda, czy to nie jest legenda, to jest prawda. To jest prawda, to zostało uchwalone przez rząd Izraela. Natomiast narosła legenda o tym, że głównie o tym, że Bibi, w sensie Benjamin Netanyahu, miał finansować Hamas, czy też pomagać finansować Hamas Katarowi po to, żeby zbudować właśnie taką organizację zbrojną, którą będzie mógł później zniszczyć. No to zupełnie mi to nie pasowało ani do Netanyahu, ani w ogóle nie ma to żadnego sensu, bo łatwiej byłoby zniszczyć organizację, która byłaby pozbawiona środków bojowych, więc nie... Ale też do tego zdaje się nawiązywał między innymi Rami Igra, który był szefem Wydziału Więźniów i Osób Zaginionych w Mossadzie. On powiedział w wywiadzie dla Mariva kilka miesięcy temu takie słowa. Wspieraliśmy Hamas jako atut uniemożliwiający utworzenie państwa palestyńskiego. Musimy wyeliminować możliwość jego istnienia wobec tego smoka. Nie tylko militarną, ale polityczną eliminację. No. Jedyne, czego Hamas tak naprawdę chce, to nadal rządzić. I to jest nieważne, negocjacje są bezowocne, nie ma znaczenia, ilu Amerykanów i Katarczyków, wszyscy próbujemy, nie da się przerwać tego kręgu. Czyli sam szef jednego z udziałów Mossadu przyznał, że faktycznie wsparcie dla Hamasu ze strony izraelskiej istniało. No tak, ale dlaczego? Bo to najważniejsze jest pytanie, dlaczego? Po co go dofinansowali? No to odpowiedź jest banalnie prosta. Po prostu rząd Izraela obawiał się
tragicznej sytuacji humanitarnej, która się pogarszała w Gazie. No musimy pamiętać, że Hamas to nie tylko organizacja zbrojna, to są tylko brygady Kasam, może nie tylko albo aż, ale to był rząd tu w Gazie, który rozdysponowywał pomoc, miał swoje, ma dalej, na Ministerstwo Zdrowia i zajmował się różnymi sprawami publicznymi. To rząd Izraela wychodził z założenia, że jeżeli nie musi tego robić, zwłaszcza za swoje pieniądze, no to fajnie jak Katar da pieniądze, oni nie będą musieli tego sponsorować, zwłaszcza jeżeli ma grozić to katastrofą jakąś humanitarną. Tam były różne problemy oczywiście. Po prostu, tak jak mówię, Gaza sama sobie jest nie do utrzymania. Ona się sama nie jest w stanie utrzymać, musi być w jakiś sposób dotowana. Tam były problemy ze szczepieniami, z różnymi tego typu rzeczami, więc no tutaj można powiedzieć, że chytry dwa razy traci, tak? Rząd Izraela doszedł do wniosku, że on nie chce mieć tego kłopotu na głowie, no bo wiadomo, koszty są potężne. No to fajnie, no to Katarczycy no, dawać kasę, no to dawajcie, no nie ma problemu. No i czkawką się to odbija Netanjahu na pewno do dzisiaj. Właśnie dlatego, że jest związany z tym, że on w jakiś sposób dotował Hamas. Ja jestem w stanie uwierzyć w tą interpretację, ponieważ naprawdę zaplanowanie budowy Hamasu po to, żeby go później zniszczyć, no wydaje mi się mało realne. No może prędzej, że Netanjahu mógłby sponsorować Hamas po to, żeby był on przeciwwagą dla Fatahu, ale przecież Fatahu nie było w Gazie, więc to nie ma większego sensu. No. Fatah i Hamas można było dotować ten gdzieś tam na zachodnim brzegu, chociaż no, nie wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, to jest jednak zbyt grubymi nićmi szyta intryga i, no i w warunkach państwa jednak, w którym no, jednak istnieje wolność prasy, no, nie oszukujmy się i takie rzeczy mogą wyjść, a w ogóle Żydzi i Izraelczycy mają bardzo te tendencje do nieutrzymywania tajemnicy, to było widać zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach wojny, więc to by gdzieś tam musiało wyjść jako, że to był jakiś tam niecny plan, także ja bym w to nie wierzył, tak? Ale aczkolwiek no jest to jakaś tam teoria, no, nie takie teorie się pojawiały. Natomiast przechodząc już dalej, chciałem się ustosunkować też do tego, jaką taktykę IDF musiał przyjąć podczas, jaki plan operacyjny dla przeprowadzenia tej inwazji na Gazę, tak? Bo było wiadomo, że pojawiły się dwa cele wojny już od samego początku. Odzyskanie zakładników oraz zniszczenie Hamasu. No, może dojdziemy później do tego, czy one razem w ogóle są możliwe do przeprowadzenia, ale mówiąc wprost, zniszczenie Hamasu, aby go zniszczyć, no trzeba było wejść w Gazę no, na 100%, tak? Natomiast problem jest taki, że Gaza no to jest po prostu wielkie skupisko ludzi na stłoczonych ulicach, no, gdzie jest masa cywilów, wysokich budynków. No i te tunele, o których jeszcze wtedy Izrael aż tak dobrze nie wiedział, że są one aż takim problemem. Stąd też rozpoczęły się naloty lotnicze, które powodowały straty wśród ludności cywilnej. To też wynikało z tego, że według danych wywiadu głównie bojownicy Hamasu operowali na niskich piętrach i w piwnicach, no tam gdzieś pewnie też, gdzie mieli kontakt z tunelami. Stąd Izrael, aby móc takie miejsce, w którym nagromadzili się ci bojownicy, zlikwidować, no, musiał używać cięższego arsenału bombowego, tak? No niestety powoduje to automatycznie, że taki budynek no, może się zawalić, na pewno zginie więcej osób na wyższych piętrach, więc jest to problem. Oczywiście jest to cel militarny, który można atakować, jeżeli są tam bojownicy, jeżeli oni wykorzystują taki budynek do celów militarnych, ale no, oczywiście na stronie tej atakującej pozostaje tutaj też kilka obowiązków, takich jak poinformowanie mieszkańców danego obszaru, że będzie on bombardowany, a także zasada proporcjonalności, czyli jeżeli można to zrobić inaczej, lżej dla cywilów, to lepiej byłoby zastosować takie metody. Czy można było? No, powiem szczerze, no mam wątpliwości. No wejście, gdyby Izrael nie przeprowadził tej serii nalotów, no to musiałby się bić na ulicach zatłoczonej Gazy, gdzie każdy wygląda jak cywil, albo każdy może wyglądać jak bojownik. Straty byłyby dla armii izraelskiej potężne bez takiego przygotowania. No więc jakby ta taktyka sama Hamasu już wymagała tego, żeby to lotnictwo musiało zostać użyte. Także tak wyglądał ten powiedzmy ten pierwszy etap w już samej operacji lądowej w Gazie. Natomiast no właśnie pojawiły się też spore kontrowersje związane z tym, jak Izrael wykorzystywał lotnictwo. Ja mogę
mogę powiedzieć też jedno, że Izrael od samego początku zaniedbał tak naprawdę komunikację. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że mieliśmy tylko informacje płynące właściwie ze strony palestyńskiej, tak? Wiadomo, kanały na Telegramie, no to są kanały na Telegramie. To ktoś to prowadzi, ktoś ma ten swój cel, częściej jest po czyjejś stronie. Oczywiście nie neguję ofiar cywilnych. Natomiast Izrael jakby no, nie prowadził własnej kampanii, nie próbował liczyć, ile osób ginęło w tych budynkach, nie próbował produkować takich propagandowych nawet filmów z pomocy ludności cywilnej, a wiemy, że też pomagał, bo to też tak nie jest, że tylko zajmowali się burzeniem budynków i mordowaniem cywilów, co sugeruje Hamas. Więc jakby ta komunikacja stała zaniedbana i szybko przejął tu rolę wszyscy życzliwi przyjaciele Izraela, mówię to oczywiście w cudzysłowie, czyli wszystkie dookoła państwa i ich agencje, które donosiły tylko i wyłącznie o krzywdzie cywilów, która oczywiście miała miejsce, czy była uzasadniona, no nie mi to oceniać, to jest od tego jest MTS, MTK. Natomiast moim zdaniem tutaj Izrael naprawdę źle do tego podszedł i no i to cierpi to, na to do dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy kojarzą właśnie jako wielką zbrodnię tą operację. Jest kilka przykładów, które no, trochę to mogą, może nie tyle podważyć, ale no, można polemizować, tak? No bo jeżeli ONZ wskazuje, że współczynnik ofiar jest 1 do 2, 1 do 2,5, no to jest niski, czyli jeden bojownik na dwóch cywili. To jest bardzo niski współczynnik. Myślę, że w takim, nie wiem, Darfurze, czy gdzieś teraz toczą walki, jest to kilkakrotnie wyższy i gorszy współczynnik dla cywili. No ale to tak niestety została ta propaganda troszkę zaniedbana przez Izrael i skupiliśmy się na tym, co mówi druga strona. Taki dobry przykład też był, nie wiem, czy pamiętasz, z początku wojny, gdzieś koło 17 października bodajże, była wielka eksplozja w szpitalu Al-Hili w Gazie i tam źródła palestyńskie podają, że zginęło prawie 500 osób. No oczywiście Palestyńczycy obwinili, czy Hamas obwinił właściwie Izrael, że to izraelski nalot. No ale okazało się i na Human Rights Watch możemy znaleźć taką informację, że wnikliwe badanie przedstawiło, że to była rakieta i to prawdopodobnie była rakieta islamskiego dżihadu, która jakoś no, w jakiś sposób wpadła do tego szpitala i to ona zrobiła tutaj tą miazgę. Tak przynajmniej na ten moment stoi gdzieś tam w ustaleniach. No i to jest taki przykład też, że tutaj to się mogło nie przebić, bo ja dalej kojarzyłem później gdzieś tą Al-Hili, że to był właśnie, że to jakaś bomba trafiła, a dopiero niedawno zwróciłem uwagę, że jednak się okazało, że to rakieta palestyńskiego dżihadu. No i właśnie, i tutaj może, Krzychu, ty może coś więcej byś tutaj opowiedział na temat tego, jak właśnie wyglądały te kwestie pomocy humanitarnej, zbrodni wojny, czyli te największe kontrowersje, które właściwie cały czas towarzyszą tej wojnie. Przywołałeś już w tym kontekście granicę Gazy i Egiptu. Granicę, która jest podwójnym bohaterem, bo bohaterem negatywnym, bohaterem pozytywnym. Czy bohaterem pozytywnym niewątpliwie, ponieważ ONZ i to poprzez usta MTS-u, i poprzez usta sekretarza generalnego, i poprzez usta kilku innych organów zajmujących się pomocą humanitarną, podkreślał, że o ile pomoc, która dostarczana jest, czy to przez Amerykanów, czy przez Jordańczyków, czy przez Egipcjan, czy przez Emiraty z nieba, tak, pamiętamy te słynne zrzuty, no to nic nie zastąpi wsparcia, które dostarczane jest drogą lądową poprzez tiry. Czy to z Jordanii, przez Izrael, przez dwa czy trzy przejścia graniczne na granicy ze strefą Gazy, czy właśnie w punkcie granicznym, zwłaszcza w Rafach, którym przechodziła pomoc z Egiptu. I ta pomoc oczywiście z Egiptu jest nieoceniona, jeśli chodzi o wsparcie społeczności palestyńskiej, o dostarczanie żywności, dostarczanie paliwa, dostarczanie tych wszystkich najbardziej potrzebnych produktów do cywilów. Natomiast Izrael od początku sygnalizował i zdaje się, że dosłusznie, że granica ta jest wykorzystywana także przez Hamas i inne bojówki do przemytu bądź to materiałów, broni, wsparcia dla Hamasu bezpośredniego do Gazy, ale też z Gazy na przykład bojowników. Tutaj prezydent Turcji powiedział otwarcie, że w Turcji jest obecnie co najmniej 1000 bojowników Hamasu na leczeniu. 1000 bojowników Hamasu. To jest potężna ilość ludzi, którzy uciekli ze strefy Gazy, no i którędy uciekli. Może nie mogli, tak? Przez Izrael raczej nie. Czyli jedyny winny sugerowany to jest właśnie Egipt. I na to też można położyć pewien dowód, że jak długo Rafah było niejasną, ale jednak czerwoną linią nawet dla Amerykanów, że Rafah nie można ruszyć, bo w Rafah naprawdę sytuacja była tragiczna po wszystkich działaniach w centralnej i północnej strefie Gazy. W Rafah, to jest miasto
jednej ósmej wielkości Warszawy, w którym żyło przed tą wojną w Gazie około 200 tysięcy osób. W momencie, kiedy izraelskie wojsko rozpoczynało operację lądową w Rafach, tam było stłumione od miliona do nawet 1,5 miliona wewnętrznych uchodźców. I te Rafah miał być czerwoną linią, miało być granicą, w której nie wchodzimy, bo przeprowadzenie operacji militarnej tam musi być związane ze stratami cywilnymi potężnymi. Mimo to, mimo potężnej presji międzynarodowej, Izrael decyduje się na wejście do Rafah. I w momencie, kiedy wchodzi do Rafah, kiedy przejmuje przejście graniczne Rafah i kontroluje już wszystkie możliwości dostawy pomocy humanitarnej do Gazy, to wtedy zaczynamy widzieć pewien regres Hamasu. Wtedy zaczynamy widzieć Hamasu, który wydaje mi się, że można powiązać z brakiem wsparcia z Egiptu. Nie mówię, że z Egiptu jako państwa, że to Egipt jako państwo wspierał, ale przez różne inne podmioty, które wykorzystywały tą niezbyt szczelną granicę do wspomagania Hamasu. Ja tylko uzupełnię może, że były takie informacje właśnie, że nie tyle wjeżdżała broń czy amunicja bezpośrednio do Gazy, tylko swego czasu jeszcze przed wojną właśnie z Egiptu wjeżdżały tokarki, jakieś narzędzia, z których łatwo było wykonać tą broń, czy takie podwójnego zastosowania. Zapewne to też miało miejsce w tej fazie już wojennej, gdzie tam po prostu w ramach żywności mogło wjeżdżać różne rzeczy, które były podwójnego zastosowania. Ale trzy, co ja bym bardziej zwrócił uwagę, że po prostu sam fakt tego, że to Hamas kontrolował tą granicę, te dostawy żywności, choćby pomocy humanitarnej, on je rozdysponowywał. Więc de facto mógł zarządzać cywilami, był dalej tym władnym w całej Gazie, tak? Nie Izrael. Więc jakby dalej sprawował tą funkcję władczą i to już samo w sobie generowało, że był silniejszy, mógł też zawłaszczać dostawy, mógł wydawać je tak jak chce, mógł nawet gromadzić cywili w odpowiednim miejscu, gdzie chciał, jako osłona dla własnych działań. Także to mój taki tylko wtręt. Tak, jak mówiłem właśnie, Izrael też to sygnalizował, że Hamas przejmuje nie tylko, tak jak powiedziałeś, broń, nie tylko jakieś tam dostawy związane z działalnością militarną, ale też po prostu przejmował żywność, higieny, produkty medyczne po to, żeby albo je dystrybuować samemu i właśnie pokazywać się jako propalestyńska, ludowa, bliska narodu bojówka, albo po prostu, żeby rozdzielać między swoich, chociaż to też będzie dalej poruszone. Niekoniecznie hamasowcy żyli lepiej niż przeciętni Palestyńczycy. To znaczy, jeśli głód dotykał strefy Gazy albo jakieś niedobory żywności, to zdaje się, że dotykał każdego po równo. Ale ten głód chyba nie trwał aż tak długo, jak z tego co wiem, to był chyba... Nie trwał tak długo, to znaczy trzeba by wyznaczyć granicę jego początku i końca, bo głód, jak MTS wskazywał, o czym zaraz powiemy sobie, MTS wskazywał, że głód jako zjawisko powszechne i prowadzące do powszechnej śmierci miał się zacząć, nie zaczął się. Aczkolwiek były oznaki głodu i ludzie umierali, zwłaszcza dzieci umierały z głodu, to było zdaje się 31 ofiar. Były potężne ilości niedożywienia, potężne ilości chorób wynikających z niedożywienia, więc głód jako zjawisko istniał w strefie Gazy. Obecnie chyba już jest ograniczony, bo faktycznie ta pomoc humanitarna, zwłaszcza wysiłki UNRWA, przynoszą efekty, aczkolwiek Hamas, jeśli głód dotykał ludzi, to Hamasu również. Nie ma przynajmniej takich podstaw, by uważać, że Hamas, kiedy Palestyńczycy żyli w głodzie i strachu, to Hamas się ukrywał w bunkrach i gdzieś tam jadł najlepsze szynki i banany. Na to po prostu nie ma dowodu, są wręcz dowody przeciwne. Ale no właśnie, bo tutaj przechodzimy do takiej kwestii, bo jeśli są dostawy humanitarne lub dostawy hamasowe z Egiptu, są ucieczki hamasowe przez Egipt, to w tym samym czasie powstała inicjatywa, która miała trochę ten Egipt odciążyć. Inicjatywa pływającego MOLO. Joint Logistic Over the Shore. Ja to nazywam MOLO Bidena. Jest to legendarne MOLO. Dlaczego legendarne? No głównie ze względu na to, że okazało się tragiczną kompromitacją Amerykanów w tej kwestii. MOLO zostało dostarczone około 16 maja, chyba zostało zamontowane, tak ogólnie rzecz biorąc, a już 17 lipca zostało zlikwidowane. Przez 90 dni, jakie ono miało działać, działało tylko przez 20 dni. Wyżywić miało 500 tysięcy osób miesięcznie. Udało się dostarczyć wyżywienia dla 450 tysięcy osób w ogóle przez ten czas cały, jak ono działało, bo działało tylko de facto 20 dni. Tutaj zostało to chyba źle zaplanowane, to znaczy były informacje ze Stanów Zjednoczonych, że mówiono Bidenowi, że to jest zły pomysł, że doradcy mu to odradzali, że nie stawiał na tego konia, szczególnie w dużych pieniędzy, no ale Joe Biden się
prawdopodobnie uparł na tą inicjatywę, liczył, że to będzie taki wielki, wielki sukces Amerykanów, w tym, który rozładuje tą sytuację. No ale problemy pogodowe zwyczajnie zaszkodziły temu projektowi. To molo było chyba 3 razy znoszone ze względu na fale, w końcu aż się zostało uszkodzone do takiego stopnia, że nie było możliwości jego dalszego używania. Co bardziej, może nie tyle zabawne, ale interesujące, to głównie to molo posłużyło do akcji odbicia zakładników w Nuseriat, co nastąpiło 8 czerwca. I jedna z teorii, które się pojawiały właśnie w prasie izraelskiej, mówiła, że komandosi właśnie przez molot przedostali się do Gazy i jechali. I tam wsiedli na do ciężarówki, którą udali się w stronę obozu dla uchodźców, gdzie odbito 4 zakładników. Także no można powiedzieć, że przydało się to molo faktycznie, aczkolwiek koszt jego był chyba znacznie przekraczający jego faktyczną przydatność i pomoc humanitarną. Tak, a jeśli wspomniałeś o zakładnikach, to myślę, że warto w ogóle przypomnieć o zakładnikach. O drugim celu wojny. Dla wielu Izraelczyków, dla wielu ludzi na całym świecie, zdaje się, są najważniejsi. Gdzie są, co się z nimi dzieje? Ponieważ wiemy, że obecnie w niewoli Hamasu pozostaje 101 osób, których los jest nie do końca znany. Mamy dochodzenia dziennikarskie, mamy pewne przecieki z rządu, mamy pewne doniesienia, które mówią, że generalnie nie są trzymani razem i nigdy nie byli w jednym miejscu wszyscy stłoczeni razem. Są przetrzymywani w różnych miejscach strefy Gazy, nie tylko w tych tunelach, o których wspominałeś, nie tylko w tych miejscach stricte hamasowych, ale też na przykład w miejscach związanych z Hamasem przez właścicieli. Na przykład był przypadek, że część zakładników była trzymana w domu jednego z nauczycieli pracujących dla już wspomnianej organizacji UNRWA. Był też przypadek dziennikarza związanego z katarską Al Jazeera, którego przetrzymywana była Noah Arghamani. W tym Nuseriat też 3 zakładnicy byli przetrzymywani w domu miejscowego lekarza Ahmeda Al Jamala, tak swoją drogą, także też... To niekoniecznie musiały być osoby, które pracowały dla Hamasu. Niektórzy dziennikarze sugerowali, że po prostu byli to mieszkańcy Gazy, do których przed pewnego dnia Hamas powiedział: słuchajcie, mamy zakładników, trzymajcie ich u siebie, być może dostaniecie za to jakieś zapłatę, być może dostaniecie za to więcej żywności, my po nich przyjdziemy w swoim czasie. No i w tym przypadku przyszło wojsko izraelskie ze szczęściem dla tych zakładników, z mniejszym szczęściem dla cywilów mieszkających w pobliżu, ponieważ koszt operacji w Nuseirat to było kilkadziesiąt żyć ludzkich, które zostały utracone w wyniku poprzedzającego operację bombardowania z powietrza. Jest też taka informacja, to jest niepotwierdzone doniesienie prasowe, że część zakładników jest wykorzystywanych przez Hamas w charakterze tak zwanych żywych tarcz, ponieważ Sinwar, który nie wiadomo gdzie się ukrywa, którego ideę nie może namierzyć od samego początku, a nawet jeszcze od przed wojny, że Sinwar wykorzystuje właśnie ich jako takie żywe tarcze, że tam gdzie on przebywa, oni zawsze są koło niego, żeby na wypadek zlokalizowania przez IDF niemożliwe byłoby jego eliminacja. Jedynym takim światełkiem w tunelu dla optymistów, którzy myśleli, że wojna potrwa krótko, szybko się skończy, dojdzie do jakiejś umowy o wymianie jeńców, koszmar się skończy, to była umowa z listopada. W tej umowie Hamas w zamian za dopuszczenie pomocy humanitarnej do strefy Gazy oraz za zawieszenie broni kilkudniowe zaoferował oddanie 50 zakładników izraelskich za 150 więźniów Hamasu. Przy czym warto dodać, że Sinwar, obecnie szef Hamasu, a wcześniej szef Hamasu w Gazie, również wyszedł z więzienia izraelskiego na zasadzie wymiany jeńców. Czyli wiemy, jak to jest kosztowne. Ostatecznie Hamas na samym końcu gest dobrej woli, czy to może jakaś budowa propagandy, albo zwyczajnie nie miał planu, co dalej zrobić, uwolnił nie tylko te 50 zakładników, uwolnił aż 105 osób, kobiety i dzieci, głównie również część osób starszych, ale też na przykład w tej puli dodatkowej znaleźli się obcokrajowcy, tacy jak 14 czy 15 tajskich pracowników, którzy chyba przez omyłkę zostali porwani 7 października, bo nie mieli żadnego związku z państwem Izrael, ani ze sprawą palestyńską. Być może Hamas po prostu nie planował, że ta wojna potrwa tak długo i że to już tak. Jest wstęp do jej zakończenia, dlatego podejrzewam, że takie dość... Były takie epizody przed tą wymianą listopadową, kiedy najpierw Hamas po naciskach ze strony Kataru, Egiptu, uwolnił najpierw osoby starsze, które po prostu wymagały opieki medycznej, a następnie wypuścił 2 starsze Izraelki.
to były takie bardzo znane nagrania, gdzie właśnie jest jakiś tam punkt wymiany, gdzie ludzie przyjeżdżają, ciężarówka Hamasu. Oni się żegnają. Tak, oni się żegnają, to w ogóle te takie babcie, bo to były uśmiechnięte, tam jeszcze herbatę z nimi piły, takie... No. Taka była taka teoria, że zostały podane im narkotyki albo coś w tym stylu. Tak, takie, i to nie musiała być prawdziwa teoria, ponieważ pojawiały się zeznania właśnie zakładników, tak, że Hamas między innymi podawał im różne leki, różne narkotyki, które miały ich wyciszać i może faktycznie mieli jakieś narkotyki, które wprowadziły je w taki stan euforii. Na pewno był to obraz niesamowicie surrealistyczny. Wracamy znowu do tego, co mówiłem, czyli do bardzo skutecznej propagandy, jaką prowadzono, tak, w Gazie, tak? To trzeba przyznać, że Hamas, palestyńska strona w ogóle, jak mówiłeś, kwestię propagandową świetnie rozdysponowały, co widać też po masowych protestach, po masowych wystąpieniach, po zainteresowaniu tą sprawą na całym świecie przez ludzi, którzy nawet wcześniej nie byliby w stanie wskazać, gdzie jest Izrael, a co dopiero Strefa Gazy na mapie. Teraz to jest temat, którym się interesują wszyscy. I jeszcze tylko bym wspomniał o uwolnionych zakładnikach, ponieważ część zakładników została uwolniona przez Izrael po prostu w akcjach bojowych, aż taka była dosyć niewielka liczba. To mam akurat sprawdzone. Dokładnie 7 osób zostało uwolnionych. 30 października uratowano Ori Megidish, to była ta żołnierka porwana gdzieś tam z granicy. W lutym 2 osoby, też taka akcja w stylu trochę fałdy. Tam na linach zjeżdżali z dachu, różne takie ciekawe rzeczy się działy w tym wypadku. No i ta operacja w Nuseirat, to byli ostatnio uwolnieni zakładnicy. Ogólnie o tych zakładnikach też warto jeszcze powiedzieć, że ostatnio jest bardzo cicho. Właściwie od 31 sierpnia nie mamy żadnych nowych informacji o tym, żeby się pojawiły czy ciała, czy cokolwiek. Ostatni sygnał był 31 sierpnia, kiedy znaleziono ciała Hersza Goldberg-Polina i 5 innych zakładników. Ich ciała znaleziono w tunelu, zostali zamordowani z bliskiej odległości, zaledwie dzień czy dwa przed tym, jak dotarły tam siły Izraela, także byli na ich tropie. To były ofiary z ręki Hamasu akurat, ale wiemy o tym, że wielu zakładników, tym jeden zakładnik również obywatelstwa polskiego, podwójnego obywatelstwa tym polskiego, zostali zabici przypadkiem w bombardowaniach izraelskich. Też sama Noa Argamani, o której już wspomniałem, o której w ogóle było bardzo głośno, ona się stała taką dosyć głośną bohaterką tych wydarzeń. Ona była zaproszona do amerykańskiego kongresu, kiedy premier Netanyahu przemawiał. Ona opowiadała swoją historię przed G7, apelując o wsparcie tej grupy w kwestii uwolnienia pozostałych, czyli jest bardzo głośną postacią. I ona po tym wystąpieniu przed G7, gdzie izraelska prasa podchwyciła to i opisała jej historię, właśnie jak była bita, jak miała być nawet molestowana, jak była torturowana i tak dalej, ona powiedziała, że nic takiego się nie działo, że jedyne obrażenia, jakie odniosła w czasie swojego porwania, to były zadrapania w wyniku bombardowania izraelskiego, kiedy kawałki budynku po prostu na nią spadły. I ona też tak powiedziała, że nie pozwolę jeszcze raz się skrzywdzić, nie pozwolę odnowić swojej krzywdy przez media. No, Argamani była taką bardzo znaną bohaterką tych wydarzeń, ale nie jedyną. Wielu jest właśnie tych uwolnionych, ponad 100 osób. Dużo z tych uwolnionych zakładników stara się czy angażować, czy pomagać w jakiś sposób organizacji The Hostages and Missing Families Forum. To jest organizacja utworzona przez rodziny porwanych, która stara się organizować protesty, wystąpienia, lobbying na rządzących, mający na celu właśnie jak najszybsze przywrócenie wszystkich zakładników z powrotem do Izraela, nawet za cenę porozumienia. Te protesty to są tysięczne, w największej formie to 500-600 tysięcy osób w czasie największych protestów protestowało w Tel Awiwie. Te protesty odbywają się niemal co weekend. Co jakiś czas są organizowane spotkania z politykami, gdzie są konfrontacje z takimi nawet radykałami jak Smotrycz. Nawet Smotrycz się z tym osobami spotyka, minister finansów Izraela, i stara się z nimi negocjować i wytłumaczyć im, jakie podejmuje decyzje Izrael, jakie oni mają oczekiwania, ale też to jest takim wartym podkreślenia, że o ile wszyscy prawie zakładnicy, którzy wrócili z Gazy, nie mieli stałych obrażeń, nie mieli jakichś tam ciężkich przypadków zdrowotnych, chociaż były takie opowieści o dwójce dzieci, które napiętnowano rozgrzanym żelazem, żeby utrudnić ucieczkę, to nie należy uważać, że byli traktowani w niewoli dobrze. Wiemy o tym, że byli, przynajmniej mężczyźni, że byli bici,
że byli niektórzy niewolnicy zatrzymani w kratkach, że dostawali skrajnie niskie ilości jedzenia, chociaż tutaj akurat może być to związane z tym, że po prostu jedzenia nie było w Strefie Gazy. Jeden z zakładników uwolnionych mówił, że jedli to samo, co ich porywacze, czyli jakieś tam kawałki chleba z ogórkami i pomidorami. Natomiast pozostałe 101 zakładników wydaje się być największymi przegranymi tej wojny. Dokładnie tak. Jeszcze warto byłoby tutaj wspomnieć, jak rozmawiamy o tym roku wojny, tu mam do Ciebie pytanie, bo wiemy, że sporo się wydarzyło wokół Izraela, MTS-u, MTK. Jakbyś mógł chociaż w dwóch słowach opisać, bo wiem, że Ty to na bieżąco mocno śledziłeś tą sytuację w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Tak już pokrótce opowiedzieć, jak to się wszystko działo. Tak, MTS otworzył sprawę wniesioną przez Republikę Południowej Afryki 29 grudnia 2023 roku. RPA oskarżyło Izrael o nic innego jak po prostu zbrodnie ludobójstwa w Strefie Gazy, gdzie właśnie we wniosku zapisano: działania i zaniechania Izraela mają charakter ludobójczy, ponieważ są popełniane z wymaganym konkretnym zamiarem zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy jako części szerszej palestyńskiej grupy narodowej, rasowej i etnicznej. W telegraficznym skrócie właśnie 26 stycznia MTS oświadczył, czyli miesiąc później, że istnieją wystarczające tymczasowe dowody na to, że sprawa przeciwko Izraelowi może być sprawą o ludobójstwo i że nie może oddalić tej sprawy zgodnie z prośbą Izraela, bo niektóre zarzuty wobec Izraela wchodzą w zakres postanowień konwencji o ludobójstwie. I w tym kontekście nałożył tymczasowe środki, które przede wszystkim polegały na powstrzymaniu działań, które mogą mieć znamiona ludobójczych, na dopuszczeniu większej pomocy humanitarnej do Gazy, i też nałożył obowiązek dokumentacji wszystkich wydarzeń, które mogły być traktowane jako ludobójstwo przez Izrael. Oczywiście w Izraelu to było odebrane skrajnie źle, to tam padały tezy o antysemityzmie, o nagonce, nawet pojawił się taki artykuł o tym, że to jest nowa sprawa Dreyfusa. Sam Hamas wydał oświadczenie, w którym gratuluje MTS-u odwagi i zaapelował, to jest Hamas zaapelował do Izraela, dostosowania się do orzeczenia MTS. W połowie lutego, natomiast, gdzie w ogóle w międzyczasie do pozwu dołączyła Nikaragua, MTS podkreślił o obowiązujących ramach tymczasowych nałożonych na środki na Izrael. Chodziło m.in. właśnie o Rafach, bo tam się zbliżała ta inwazja na Rafach, pojawiały się takie doniesienia i MTS podkreślił, że nie może być wejścia do Rafach, że rozszerzenie działań wojskowych na Rafach będzie złamaniem tych środków tymczasowych. 6 marca znowu RPA przedstawiła wniosek z nowymi faktami i prośbą o nowe środki tymczasowe. W dużym skrócie mówiąc o takich rzeczach jak pojawienie się oznak masowego głodu w Strefie Gazy, o niszczeniu dostępu do żywności dla Palestyńczyków i wykorzystywaniu pomocy humanitarnej jako karty przetargowej, ale też postępujące bez ograniczeń działania militarne skłaniające do wymuszenia zawieszenia broni oraz zniesienia blokady. Czyli tutaj się RPA skarżyło na to, że Izrael nie tylko ignoruje orzeczenia MTS-u, ale dodatkowo chce jak najszybciej skończyć wojnę przez wzmożenie militarnych wysiłków. A powiedz mi, na jakim teraz to etapie dziś utknęło? Bo to powiedzmy jest już tak... utknęło. Mhm. Utknęło to jest bardzo dobre słowo, ponieważ 28 marca MTS ponowił swoje przypomnienie o istniejących środkach tymczasowych, nałożył nowe, zauważył, że katastrofalna sytuacja humanitarna w Gazie, która istniała w momencie wydania orzeczenia z 26 stycznia, pogorszyła się jeszcze bardziej i znowu wezwano do powstrzymania wszystkich swoich żołnierzy od popełnienia zbrodni ludobójstwa, do zaprzestania wszelkich utrudnień dla wysiłków humanitarnych. Zwrócono uwagę na przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucję o zawieszeniu broni na czas Ramadanu i tu zaczęła się pewna przerwa, bo bardzo długo nic się nie ruszało w tej sprawie. W międzyczasie dołączyło do sprawy kilka państw, tam Hiszpania, Turcja, Chile i Malediwy, jeśli dobrze pamiętam. Następne orzeczenie to było 24 maja, kiedy wydano oświadczenie bardzo ważne, gdzie zobowiązano Izrael do powstrzymania ludobójstwa i nałożono obowiązek powstrzymania natychmiastowego powstrzymania operacji lądowej w Rafach. Czyli MTS powiedział konkretnie, operacja lądowa w Rafach musi się skończyć. W ciągu 24 godzin od tego orzeczenia Izrael zbombardował Rafach około 60 razy i od tego czasu nic nowego się nie pojawiło. Od tego czasu zbierane są pewnie dowody, dokumenty i inne tego typu rzeczy, żeby może wydać wyrok, a może nałożyć nowe środki tymczasowe, ale jest faktycznie wyraźna przerwa. W takim razie powoli chyba dopływamy do brzegu z podsumowaniem ostatniego roku. Oczywiście można byłoby tutaj rozmawiać jeszcze kilka godzin na ten temat, ponieważ temat jest ciekawy i naprawdę wydarzyło się niesamowicie wiele wydarzeń.
Też wiele wypowiedzi padło w międzyczasie, których nie sposób byłoby chyba przytoczyć tutaj przez cały dzień. Natomiast ja bym chciał takie podsumowanie na temat tego, bo właściwie po co się prowadzi wojnę? No wiadomo, że wojny prowadzi się żeby zrealizować jakieś cele, które są nakreślone przez polityków, tak? Cele polityczne. I teraz moje pytanie jest jedno, bo te cele też się zmieniły w ostatnim czasie. Wiemy, że doszedł trzeci cel, czyli przywrócenie mieszkańców północy do swoich domostw, ale jednak wojna była prowadzona w dwóch celach. Czyli pierwszym z nich było zniszczenie Hamasu i drugim było uwolnienie wszystkich zakładników, jak to było formułowane od dość dawna. Może, nie wiem, może ty pierwszy spróbowałbyś się ustosunkować do tego, czy cel uwolnienia zakładników został zrealizowany, czy Izrael może go zrealizować i jak byś ty ocenił tutaj realizację tego celu wojny? Tak jak powiedziałem, 101 porwanych, którzy ciągle są w niewoli Hamasu, są największymi ofiarami tej wojny. Wydaje mi się, że nie należy mieć większych nadziei co do powrotu do domu. To jest bardzo bolesne i bardzo straszne, no ale minął rok. Minął rok, a wola polityczna do działań w tą stronę nie wykazuje się jakąś wielką inicjatywą. Więc zdaje się, że uwolnienie zakładników zostało totalną porażką. Największe zwycięstwo w tym zakresie to był listopad, to było prawie rok temu. Od tego czasu jest równia pochyła i nawet wezwania Rady Bezpieczeństwa ONZ, nawet wezwania USA, nawet propozycje pokojowe, nawet bardzo ustępliwe, nawet zgodzenie się Hamasu na propozycję utworzoną przez Netanyahu nie doprowadziły do ich uwolnienia. No ale trzeba zauważyć, że najwyraźniej Izrael założył, że jest w stanie ponieść tego typu pewną ofiarę. No bo co miał zrobić? Miał zgodzić się na wymianę jeńców, w zasadzie jeden jeniec czy jeden zakładnik za setki więźniów, to też Izrael, niektórzy komentują, że no niestety nie wszyscy zakładnicy wracają, a zwłaszcza zakładnicy tacy, którzy są niemożliwi do zlokalizowania i niemożliwe jest ich fizyczne uwolnienie, w sensie Izrael musiałby naprawdę całą Gazę zrównać z ziemią, chyba wszystkie budynki musiałby rozwalcować i wtedy być może znalazłby sobie zakładniki. Więc jest to porażka, ale porażka, która chyba od początku była skazana. To znaczy, odniosę się do tego, przechodząc do punktu drugiego. Mi się wydaje, że jednak tak nie było. To znaczy, rząd Izraela prawdopodobnie założył, że przynajmniej część tych zakładników uda się odbić. Ale to jest też to, co ja mówiłem na początku tego dzisiejszego odcinka, że Izrael nie spodziewał się, z jakim systemem podziemnym ma do czynienia w Gazie i jak łatwo można tych zakładników było przez jakiś czas, lub też przez większość czasu przemieszczać między poszczególnymi punktami, no uniemożliwiając de facto ich odbicie. Dane wywiadowcze nie były w tym wypadku zbierane odpowiednio szybko, żeby można było zareagować. Też Izrael też nie miał tak dobrego wywiadu. Tak jak mówiłem, kwestia zakładników od początku była skazana na porażkę. Tak, ale tylko o tym nie wiedziano. I teraz tak, i któryś z generałów, już teraz nie przypomnę nazwiska, napisał, że kwestia zakładników pozostaje w gestii polityków i dyplomatów. Jest już poza sferą wojskową. No właśnie. I teraz przechodzę do drugiego celu wojny, bo jakby automatycznie, jeżeli założymy, że kwestia zakładników jest kwestią dyplomacji i decyzji politycznych de facto, czyli zawieszenia broni i rozmów bezpośrednich z Hamasem o wymianie jeńców, czy o w ogóle o zakończeniu wojny, bo Hamas jednak chciałby zakończyć tą wojnę, wtedy udostępnili tych zakładników, których jeszcze posiada. I to jest wiadomo, Izrael ogólnie odrzucał cały czas tą propozycję. Tutaj był konsensus, że przynajmniej w gabinecie wojennym, że chociaż może i też nie do końca, bo tam Joaf Galant miał troszkę inne zdanie, ale załóżmy, że ogólnie Izrael był przeciwny takiemu rozwiązaniu. No i teraz tak, faktycznie, gdyby przyjąć, że Izrael by się zgodził na zakończenie wojny w Gazie i uwolnienie pozostałych zakładników, no to automatycznie nie zrealizowałby tego drugiego celu, a właściwie pierwszego, najważniejszego, czyli zniszczenia Hamasu, bo nie oszukujmy się, wycofanie się Izraela, a to jest zakłada między innymi umowa, która była rozpatrywana, z całej Gazy, udostępnienie Rafah, odpuszczenie korytarza filadelfijskiego, powrót wszystkich uchodźców do całej Gazy, no to jest de facto
przywrócenie statusu quo sprzed wojny, tak? Bo i tylko kwestią czasu, lat, będzie odbudowa Hamasu, który będzie nadal sprawował rządy w Gazie. Tutaj warto zauważyć, że jeżeli mówimy o zwycięstwie jakimkolwiek, w doktrynie izraelskiej mamy cztery pojęcia zwycięstwa w wojnie. No to są zwycięstwo taktyczne, czyli zneutralizowanie zdolności bojowej wroga. No to zdecydowanie to nastąpiło już po tych kilku miesiącach walk, nawet może i wcześniej. Zwycięstwo operacyjne, czyli rozbicie całego systemu walki wroga poprzez szereg starć i bitew. Tu zdecydowanie też już jesteśmy raczej na końcu tej fazy lub raczej zakończyliśmy, ponieważ Hamas głównie ogranicza się do walki już takiej, nawet trudno powiedzieć, że partyzanckiej, czyli zakładania ładunków wybuchowych, min i ID-ków przeciwko żołnierzom Izraela, więc to też się udało osiągnąć. Zwycięstwo strategiczno-wojskowe, czyli usunięcie zagrożenia wojskowego na lata, no tutaj właśnie nad tym pracują cały czas dywizje, które znajdują się w Gazie, czyli niszczenie tuneli, składów broni, likwidacja wszystkiego tego, co Hamas mógłby wykorzystywać w przyszłości do terroryzowania Izraela, mówiąc krótko. No i ostatnią rzeczą jest zwycięstwo systemowe, czyli taka fundamentalna zmiana sytuacji strategicznej pod względem politycznym, wojskowym i gospodarczym. No i jeżeli uznamy, że zniszczenie Hamasu następuje po czwartym punkcie, no to możemy powiedzieć, że tak, że albo jeszcze inaczej, militarnie Hamas jest złamany, na pewno, nawet można powiedzieć, że zniszczony, to jest prawda, jest on obecnie niezdolny do prowadzenia większych operacji, natomiast nie ma żadnych oznak tego, żeby była możliwa fundamentalna zmiana sytuacji na polu politycznym, czy gospodarczym, czy wojskowym, w takim sensie, że nie ma alternatywy dla Hamasu w Gazie w tym momencie. I to jest jakby główny problem. Od blisko 10 miesięcy, bo to są wypowiedzi z końca grudnia, zarówno Joaf Galant, jak i Netanyahu przygotowali takie stanowisko wokół tego, jakby miała wyglądać Gaza po wojnie. No, Galant chciał, mówiąc krótko, aby administracja cywilna należała do Palestyńczyków, a władzę wojskową sprawowałaby IDF, siły okupacyjne. No i ci Palestyńczycy mieliby współpracować z IDF-em. No, szanse na przeżycie takich współpracujących Palestyńczyków z IDF-em po takiej wojnie i po tym, co tam się działo, no są bliskie zeru, być może w dłuższej perspektywie czasu, więc wydaje mi się, będzie to trudne do przeprowadzenia na pewno. Z drugiej strony przywrócenie autonomii palestyńskiej też wydaje się niemożliwe, bo jak wiemy, co Netanyahu powiedział na ten temat, że nie chce z powrotem Fatah stanu czy Hamas stanu w Gazie. No a to do tego dochodzi jeszcze ostatnie zachowania, dość coraz dziwniejsze, władz autonomii palestyńskiej, które tworzą jakiś rząd jedności narodowej z Hamasem. To w ogóle jest nieakceptowalne w Izraelu, a już i w Stanach Zjednoczonych. Więc na ten moment nie ma alternatywy, tak? Nie wiadomo, co Izrael zrobi po zakończeniu już całkowicie tej operacji wojskowej. Nie ma się z kim dogadać też, bo Sinwar siedzi schowany, rozmawiać nie chce, nikt inny też z Izraelem rozmawiać nie ma zamiaru póki co. Więc na pytanie, czy udało się zrealizować punkt czwarty, czyli zniszczenie Hamasu, tak, ale jednak nie do końca. I pytanie właśnie, co nastąpi dalej. Dziękujemy za wytrwanie z nami do końca tego odcinka podcastu w ramach portalu warnews.pl. Mimo dosyć pesymistycznych rzeczy, które powiedzieliśmy na końcu, jednak należy mieć nadzieję, że jak najszybciej ta wojna się skończy, zakładnicy wrócą do swoich rodzin, a ludność Strefy Gazy będzie mogła cieszyć się pokojem, którego dawno, dawno nie zaznała. Tego im życzymy oczywiście. Do usłyszenia mówili Marcin Lupa i Krzysztof Konieczny. Sponsorem programu były Militaria.pl.